Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy pątnicy, wyruszacie do miejsca, które będzie sanktuarium naszej parafii, do Jesionnej, aby tam polecać Bogu własne sprawy innych przez wstawiennictwo tej, która będzie z wami wędrować, która przybyła do nas z krakowskich Łagiewnik, aby za nami orędować przed Bogiem, wypraszać potrzebne łaski dla nas osobiście, dla wspólnoty naszej ojczyzny i całego świata. Idziemy w dniu szczególnym, w dniu miłosierdzia, by tam ona pozostała i z tamtego miejsca, naszego prostego kościółka, kapliczki, wypraszać to, co jest potrzebne dla nas wszystkich. Na drogę i pokoju pomyślności niech was kieruje wszechmogący, miłosierny Bóg, a Archanioł niech wam towarzyszy w drodze, byście w pokoju, w zdrowiu i w radości powrócili dzisiaj do swoich domów, ubogoceni łaską Eucharystii, a także łaską wędrowania. Niech będzie to błogosławiony czas wewnętrznej odnowy i duchowego odrodzenia. Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. A błogosławieństwo Boże, módlmy się słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus, pielgrzymując do świętego miasta Jeruzalem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zachowaj sługi swoje, Panie, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się. Boże, Ty przeprowadziłeś Izraelitów suchą nogą przez Morze Czerwone i trzech mędrców za przewodnictwem gwiazdy przyprowadziłeś do Syna swego, sławy, aby droga nasza była pomyślna, a czas pogodny. Niech jak młody to objaś w towarzystwie Twojego świętego anioła, szczęśliwie dojdziemy do celu pielgrzymki, a w końcu do przystani wiecznego zbawienia. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus niech będzie przy was, aby was bronić, niech będzie przed wami, aby was prowadzić, niech będzie za wami, aby was strzec, niech będzie z wami, aby wam błogosławić. Pokój i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech stąpi z wami i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Faustyno, idź na wszędzie.
mnie to również krzyż, bo krzyż to trud. Ale z drugiej strony, krzyż to miłość. Krzyż to zwycięstwo. I tylko w taki sposób, patrząc teraz na krzyż, możemy pokonywać już może nasze zmęczenie. Może możemy pokonywać nasze codzienne troski. Dlatego, że właśnie z tego krzyża, z otwartego boku Chrystusa, wypływała i wypływa nieustannie wielka łaska. Łaska miłości. Święty niewiastami, błogosławiony owoc przyjmowania. Prowadzona na szczyt mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Módl się za nami. Żywy obrazie Boga, nieograniczonego w swoim miłosierdziu. Módl się za nami. Sekretarko Jezusa Miłosiernego. Módl się za nami. Powołana do wskazania światu naczynia, którym może czerpać ze źródła miłosierdzia. Módl się za nami. Wzorze bezgranicznej cnności. Jak tam Pani Michale? Miłosierna wspomożycielko ubogich. Módl się za nami. Apostołko zagrożonych grzeszników. Módl się za nami. Drogowskazie dla dusz zagubionych i wątpiących w swoje zbawienie. Módl się za nami. Mężna pogromczyni szatana, ciesząca się w walce z nim uznaniem Jezusa. Módl się za nami. Ratunku konających wśród lęków i pokus. Módl się za nami. Orędowniczko wyznających grzechy w Trybunale Bożego Miłosierdzia. Módl się za nami. Wspomożycielko spowiedników i kierowników duchowych. Módl się za nami. Ofiaro całopalna za Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, której gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Faustyno, abyśmy się stali godnymi. Thank you.
zawiedzionej. W ogóle w życiu. A w życiu? Ja nie byłam. Jeszcze nie chodziła pani na pielgrzymki? Nie, pieszo nie, jeździłam do Częstochowy. A na pieszo chodziła pani? Nie. A kto chodził na pieszo? Do Jabłoni z kościoła na pieszo. Jeździłam, ale nie chodziłam. No niech nie chodzi. Tamta pani chodziła na pieszo? Nie. Nie? Ja się z Wiszem Górą tak się rozśpiewam, że nie chcę skończyć w ogóle. Kroczymy, jak wiecie, z jesienia. Już pokonaliśmy pewien trud, ale no nikt nie słucha. Teraz idziemy z jesienia, aby nieść relikwie świętej siostry Faustyny, tej, która głosiła Boże miłosierdzie. I my również poprzez naszą pielgrzymkę chcemy wymadlać dla całego świata wielką miłość. I prosimy teraz, aby te relikwie świętej siostry Faustyny przekazać, aby mieszkańcy Lisiej Góry przekazali mieszkańcom tutaj Zieleńca. I rozpoczniemy nasze pielgrzymowanie dalej. Dobrze, i rozpoczynamy naszą pielgrzymowanie dalej. Mieszkańców Zieleńca zapraszamy również do naszego pielgrzymowania. Już niewiele nam zostało. I rozpoczynamy, możemy iść. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który... Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się. Oto moje serce przecież wiesz, tyś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. I opuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy nasze winowajcom. Nie jedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Tak, no też. Pani pierwszy raz na pielgrzymkę? Tak. Ta pani się tyle wychodziła, zobacz pan, no, aż nogi bolą. Wychodziła, że nie mogę chodzić. I dokąd pani idzie? Do Jasionny idę. Idę czy jadę? Tak już się pojedzie. Jest szefowa i powie kiedy. Na pielgrzymkę idzie? Idę, idę. A dokąd ta pielgrzymka idzie? Do Jasionny, proszę pana. A dlaczego pani idzie? No, żeby się pomodlić szczerze, żeby być grzeczną kobietką. Thank you.
zmagania, drogę przy krzyżu. Alleluja! Alleluja, 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 witamy Was. My podziękujemy za to, że mogliśmy przebyć ten kolejny etap. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. My, mieszkańcy Bronic, przyjmujemy świętą relikwię błogosławionej Faustyny i oddajemy cześć i chwałę miłosierdziu Bożemu. Idź do sołtysa i podmień. Teraz relikwie świętej siostry Faustyny przyjmą mieszkańcy Bronic. I teraz będziemy pokonywać już ostatni etap do Jasionnej, gdzie relikwie już pozostaną na stałe. Także prosimy mieszkańców Bronic o przejęcie relikwii, ale także sztandarów, które zarówno panie, jak i mężczyźni dźwigają. Wszystkich do naszego wspólnego pielgrzymowania. 45 mil na czas. 2 kilometry. Jest szefowa i powie kiedy. To jest dzień, który dał nam Pan. Wydał nam Pan weselny się. Nie rozumiem się. Wierzenia nie robię. Thank you.
Dziękujemy za ten ostatni etap, za to, że mogliśmy dojść, że wszyscy doszli. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Święta Faustyno, wychodzimy Ci na spotkanie dzisiaj w ten uroczysty dzień Bożego Miłosierdzia. Witając Twoje święte relikwie na progu naszej miejscowości, pragniemy je unieść i odprowadzić na miejsce ich przeznaczenia. Pragniemy, byś tu, w naszej kaplicy na zawsze z nami została, uczyła pokory, była przykładem modlitwy i ufności. Oby Bóg przez Twoje święte posłannictwo strumień Bożej miłości na cały świat rozlewał. Witaj wśród nas. I teraz udamy się na miejsce, gdzie będzie odprawiona Najświętsza Eucharystia. Teraz mieszkańcy Jasionnej już przejmą relikwie i poprowadzą teraz nas do miejsca, gdzie będzie sprawowana Eucharystia. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Raz za nisko, raz za wysoko. Jezu, ufam Tobie. 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 Każdy żąda tego.
kochani, zanim rozpoczniemy to wielkie świętowanie tutaj, w Jasionnej, przy krzyżu w centrum wioski, rozśpiewamy się, by najpełniej, najpiękniej uwielbić to Boże miłosierdzie. Ten przymiot Boga, który w XX, XXI wieku jest bardzo nam wszystkim potrzebny. Już atmosfera się wszystkim udziela. Modlitwa nóg tych wszystkich, którzy podjęli, jest chyba najlepszym wprowadzeniem do tego świętowania. Dlatego za to świadectwo już i za to wszystko, co będzie naszym udziałem, chciejmy Boga uwielbić. Chrystus zmartwychwstał. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Kochani, w tę doroczną uroczystość, przepiękną uroczystość Bożego Miłosierdzia, uwielbiamy Boże Serce i zbliżamy się do tego największego źródła, które bije z Eucharystii, z którego czerpaliśmy z sakramentu pokuty. I wierzymy, że poprzez tą naszą modlitwę Bóg napełni nas swoją miłością miłosierną. Cieszę się bardzo i witam w naszej wspólnocie tę, która wróciła na zawsze. Ta, która jest wielkim darem z nieba dla naszej całej wspólnoty, jasieńskiej wspólnoty, a szczególnie dla tego miejsca i tej ziemi, bo ci, którzy tutaj mieszkają, zapragnęli, by ta mała kapliczka była ku czci Bożego Miłosierdzia. A jeżeli miłosierdzie, to siostra Faustyna. Kochana święta siostro Faustyno, osiągnęłaś cel. Jesteś z nami i tu będzie to miejsce, do którego będziemy kroczyć. Pamiętaj o nas wszystkich, którzy przyszliśmy, aby być z Tobą i przy Tobie. Żeby razem z Tobą uwielbiać Boga, pełnego miłosierdzia, który okazał tę miłość miłosierną w swoim Synu, który do końca nas umiłował. Wstawiaj się za nami przed Bogiem, za wszystkimi ludźmi, którzy mieszkają pod niebem Jasienia. Miej w opiece dzieci, młodzież, dorosłych. Miej nas kapłanów i rządzących całą wspólnotą Jasienia, tutaj obecnymi. Wypraszaj łaski dla naszej diecezji, dla naszego seminarium, które nam jest tak wszystkim drogie, jest sercem diecezji, gdzie kształtują się powołania kapłańskie i zakonne. Za tych wszystkich młodych, którzy usłyszą wołanie, by umieli odpowiedzieć, chłopcy i dziewczęta, tak jak ty rozpoznałaś i odpowiedziałaś. I Bóg się tobą posłużył. Powiedziała, że jesteś niegodna i dlatego to nieskuteczne naczynie Bóg wybrał, by dokonać wielkich dzieł. Dlatego też witamy cię na ziemi Jasionnej w imieniu tych wszystkich, którzy tutaj są. Ogromnie się cieszę i witam również przybyłego do nas kochanego, drogiego nam wszystkim, oczekiwanego od 2 lat, ojca Piotra, ojca duchownego naszego seminarium. Nie ukrywam, że od samego początku był mi bliski i noszę go w sercu i był zawsze oparciem i jest nadal. Wiem, że Bóg mu wlał wiele darów i w serce i umysł. Dlatego też krzyczałem na całą Polskę, żeby dać mu możliwość, jeszcze większych możliwości. Ale on powiedział, że woli wstać gdzieś w dalszym szeregu. Służy inaczej, a na pewno pięknie i wzniośle. Ojcze Piotrze, módl się za nami wszystkimi. Za tymi, którzy wyszli i którzy pozostali w domach. Ale którzy też potrzebują Bożego miłosierdzia.
i wołają przestawieństwo siostry Faustyny. Witam nam drogiego księdza seniora, który jest z nami, którzy uczestniczy w naszych piątkach i w naszych niedzielach. Bardzo się cieszę. Niech to będzie wielkie uwielbienie hymn ku czci Boga. Witam obecną panią burmistrz, która podjęła trud, panią, która jest z nami tutaj, i wszystkim przedstawicielami władzy miejskiej, gminy całej, miasta i gmin, i wiosek i Jasienia. Witam ministrantów, witam lektorów. Oczywiście ogromnie się cieszę, bo żywotność parafii to jest kleryk. Tomkiem, i dziękuję już za to prowadzenie i przyprowadzenie. Witam wszystkich, którzy przybyliście tutaj z tych stron, jak i z daleka, bo widzę z całej parafii i widzę także nawet z Lubska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego uwielbiania Pana. Niech to spotkanie z Chrystusem w Eucharystii napełni nasze serca pokojem, abyśmy usłyszeli dzisiaj i nie chcieli jak Tomasz dotykać, ale żebyśmy Go spotkali dzisiaj obecnego w słowie i w znakach sakramentalnych, w chlebie i winie. Niech ten czas będzie czasem błogosławionym. Święta Faustyno, wychodzimy Ci na spotkanie dzisiaj w ten uroczysty Dzień Bożego Miłosierdzia. Witając Twoje święte relikwie na progu naszej miejscowości, pragniemy je unieść i odprowadzić na miejsce ich przeznaczenia. Pragniemy, byś tu, w naszej kaplicy, na zawsze z nami została. Uczyła pokory, była przykładem modlitwy i ufności. Oby Bóg przez Twoje święte posłannictwo strumień Bożej miłości na cały świat rozlewał. Witaj wśród nas. Dziękuję Bogu, że możemy wspólnie obchodzić tę wielką uroczystość, do której przygotowywaliśmy się przez nowennę i spodziewamy się wielkiej łaski dla nas i dla całego świata. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiły wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielono według potrzeby. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdego miłujący tego,
który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przekazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przekazań, a przekazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A to zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi ducha daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, wielu ludzi, wielu wierzących oczekiwało tego święta, tego dnia, kiedy Chrystus obiecał, że udzieli wiele łaski, że da nam moc przebaczania, bo przecież nie tylko On chce nam przebaczać, ale chce nas nauczyć, abyśmy i my przebaczali, abyśmy w ten sposób pokonywali zło, bo jeśli nie przebaczamy, kiedy ktoś nas prosi o przebaczenie, jeśli odpychamy Jego wyciągniętą rękę,
to sprawiamy, że zło dalej żyje i niszczy i nas, i tego drugiego człowieka. Kiedy odwracamy się od tego, kto nas prosi, to dajemy dowód, że nie ma w nas miłości. Nie ma w nas miłości Boga. I po to, abyśmy nauczyli się tak kochać, Bóg daje nam tak wielką łaskę, uroczystość, święto Bożego Miłosierdzia, na które tak mocno wskazał rok temu, kiedy właśnie w Wigilię tego święta umierał nasz rodak, wielki papież Jan Paweł II. Myślę, że trzeba być ślepym, aby tego nie dostrzec, że Bóg chciał zwrócić uwagę i nas, i całego świata na Boże Miłosierdzie, które jest dla świata jedyną nadzieją. Ale i też chyba na Matkę Najświętszą, która też towarzyszyła temu naszemu papieżowi w jego przechodzeniu na drugą stronę, pierwszą sobotę miesiąca. Myślę, że teraz po roku, wspominając tamte wydarzenia, rodzi się w nas pytanie, jak to się stało, jak mógł narodzić się taki wielki człowiek? Kto go wychował? Kto go nauczył tak kochać Boga i ludzi i tak być oddanym do końca? Znamy z Ewangelii wydarzenie, kiedy Jezus, który nauczał tłumy, i ktoś z tego tłumu, jakaś kobieta, zawołała: błogosławiona, szczęśliwa jest ta kobieta, która cię urodziła i wychowała, bo tyle dobra czynisz. Może zazdrością to mówiła, bo jej syn może nie był taki. Ale my też możemy się dzisiaj zapytać, kto wychował tego wielkiego Jana Pawła II. I przecież wiemy, zawsze to powtarzam, że tą, która go nauczyła wierzyć i kochać i służyć Chrystusowi i czynić wszystko, co On powie, jest Matka Najświętsza. Dzisiaj też trzeba ją wspomnieć, dlatego że uroczystość dzisiejsza jest bardzo mocno związana z Wielkim Piątkiem, bo oto te promienie, ten blady i ten czerwony, to promienie oznaczające krew i wodę, która wypłynęła z przebitego boku Chrystusa. To właśnie z krzyża i Jan Apostoł, i Jan Paweł II, i każdy z nas słyszy: oto matka twoja, weź ją do siebie. Ona cię poprowadzi, ona położy na tobie rękę, tak że będziesz podobny do Chrystusa. Będziesz tak samo jak On mógł czynić dobro. Myślę, że to wielki dar Bożego Miłosierdzia, kiedy w tych ostatnich chwilach Chrystus daje nam Maryję, aby była z nami. Może ktoś z was, drodzy bracia i siostry, oglądał film Pasja i mógł zobaczyć tą przedziwną postać tego demona, który nieustannie krąży. I to bardzo takie trudne wydarzenie, jakaś taka swoista ikona, kiedy ten potwór na ręce niesie dziecko. Jest taki jakby podobny do Maryi noszącej Chrystusa na ikonach, na obrazach. Ale kiedy to dziecko się odwraca, ma straszną, zniekształconą twarz. Jakby autor chciał powiedzieć, że jeśli wychowuje ciebie zły, jeśli na tobie jest jego ręka, to będziesz potworem, to będziesz człowiekiem zniekształconym. I Bóg, który daje nam Maryję, aby wzięła nas na ręce i wychowała, i uczyła, i pokazywała, uczyła słuchać Boga, kochać ludzi. Dlatego dzisiaj jakby ten Wielki Piątek trzeba przywołać, kiedy Chrystus umiera za nas, kiedy rodzi się ta łaska, ta krew jest przelana, która dzisiaj może dzięki temu, co Chrystus mówi,
dając apostołom Ducha Świętego, aby odpuszczali grzechy właśnie mocą tej krwi, mocą Ducha Świętego. Możemy my dzisiaj w konfesjonale doświadczać tego obmycia, tego pojednania się z Bogiem. Zresztą, jak pamiętamy, Jan Paweł II właśnie zawsze Wielki Piątek siadał do konfesjonału, głosząc Boże miłosierdzie, które rozlewa się w tych wszystkich rozsianych po całym świecie konfesjonałach i waszej kaplicy. Jakie to by nie było, czasami to jest krzesło i ksiądz siedzi na nim, a łaska się udziela. Od tego piątku zaczęliśmy nowennę do Bożego Miłosierdzia. Ten piątek to jakieś wielkie przekonywanie Boga, że mam miłosierdzie dla wszystkich. Że nie ma ani jednego, który nie ma szansy. Przecież to piękne wydarzenie, które święty Łukasz w Ewangelii opisuje. O tym dobrym łotrze. Dobry łot, mądry łot, sprawiedliwy, umiał rozpoznać, że coś tu jest nie tak. Jezu mówi, wspomnij na mnie. A do tego współtowarzysza, który przeklinał, mówi, przecież my słusznie cierpimy. Przyznał się do sobie, jakby dokonał spowiedzi, uznał swoją winę i mówi, Jezu, Jezu, wspomnij. A potem Jezus będzie uczył przez siostrę Faustynę nas wszystkich mówić, Jezu, ufam Tobie. Jezu, i zawsze możemy widzieć tego łotra. Szczęśliwi, wszyscy jesteśmy grzesznikami. I zawsze się, kiedy zwrócimy, to powie, dziś ze mną będziesz w raju. Dzisiaj. Ktoś się zastanawiał, jak to się stało. Bo Ewangelia świętego Mateusza mówi o tym, że jeszcze przed chwilą wraz z innymi szydercami obaj łotrowie przeklinali Jezusa. I nagle widzimy, że ten się zmienia. Może tak jest, że 50% łotrów się zmienia. Kto to sprawił? Święty Jan Chryzostom, jak czytamy w jego homilii, mówi, że łotr zobaczył, jak Jezus cierpi. Cierpienie go przekonało. I nie te znaki, które czynił, cuda, uzdrowienia, wypędzanie złych duchów, ale właśnie jak cierpiał. I wielu z nas, kiedy jesteśmy na drodze krzyżowej, na gorzkich żalach, kiedy rozważamy tajemnice bolesne, przekonujemy się, że Jezus jest Bogiem, że kocha naprawdę, że cierpi dla nas. Ale inni mówią, a może to Matka Boża stojąca pod krzyżem. Może to ona wyprosiła, bo już wiedziała, że ma nowe dzieci, a wśród nich i łotrów. Przecież prosimy ją każdego dnia i w każdej zdrowaśce. Módl się za nami teraz i w godzinę śmierci. To była jego godzina. I ona prosiła, aby przyjął miłosierdzie. Wielka łaska. Wielkie szczęście dla człowieka. Nieraz patrzymy, ktoś daleko od Boga. Może nawet przeklina, odwraca się. A my nie dajemy, to znaczy nie wierzymy mu, że on tak naprawdę chce. I prosimy, Boże, daj mu łaskę. Jak najszybciej, żeby mógł się też nacieszyć, że jest kochanym dzieckiem Twoim. Ale nawet jeśli nie, to w godzinie śmierci. I ta koronka, która towarzyszy wielu, którzy umierają i w tym umieraniu się zmagają, co wybrać, kogo wybrać. A ktoś inny może powiedzieć, Maria Magdalena tam stała. Wczoraj Ewangelia mówiła, Ewangelia świętego Marka, to była ta, która miała w sobie 7 złych duchów. 7 złych duchów. 7 to znaczy dużo. I one ją prowadzały po ścieżkach grzechu. Także była jawną grzesznicą i wszyscy wiedzieli. I właściwie nikim jej nie mógł pomóc i sama se nie mogła pomóc. I oto Jezus ją uwolnił. I ona, ta jawnogrzesznica, będzie tak blisko i na uczcie, kiedy obmyje mu nogi i namaści go na pogrzeb
i przy krzyżu i będzie pierwsza, która będzie zwiastowała dobrą nowinę, ta grzesznica największa. Pójdzie do apostołów i będzie mówić, co jej Jezus powiedział, którego rozpoznała, kiedy zwrócił się do niej po imieniu. Maryjo, popatrzmy na to. Siedem złych duchów. A może Ewangelia chce nam też powiedzieć o tym, że w nas też jest siedem pieczęci zła, jakichś wewnętrznych chorób duchowych, które katechizm nazywa siedmioma grzechami głównymi. Siedem grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, nieumiarkowanie, zazdrość, gniew, lenistwo. To jest to w nas, te choroby wewnętrzne, które chcą nas prowadzić po różnych ścieżkach, które chcą nam dyktować, co mamy robić, myśleć, jak mówić, z czego się cieszyć, a z czego martwić. I Chrzest Święty, który jest tym zanurzeniem tych wad głównych naszych, tych naszych chorób, w tej wodzie, która sprawia uśmiercenie. W pierwszym kościele chrzcielnice miały 7 stopni, po których ten, który miał być ochrzczony, a dzisiaj prosiliśmy Boga, żebyśmy też pojęli głębiej, czym jest chrzest, czym jest ta woda i czym jest ta krew z boku Chrystusa. Co się stało, kiedy zostaliśmy ochrzczeni? Dzisiaj, w Białą Niedzielę, kiedy katechumeni po chrzcie w Wielką Sobotę zdejmowali już szaty białe i stawali się pełnoprawnymi chrześcijanami, bo mieli ten swój biały tydzień, ten czas, kiedy dzisiaj pierwsza komunia, dzieci chodzą, chłopcy już też coraz częściej w albach. To jest ten czas, kiedy się cieszą i teraz wychodzą w życie. I oni właśnie wstępowali po tych 7 stopniach, które przypominały im, to są wady główne, które trzeba utopić w wodach chrztu, żeby one nie kierowały moim życiem. I wychodzili po stopniach innych, też się jakby zmartwychwstając, jakby nowy człowiek po tej śmierci duchowej wychodził. 7 darów Ducha Świętego, dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej. Inny człowiek, który kieruje się czymś innym, który zaczyna chodzić nie po ścieżkach grzechu, ale po ścieżkach, którymi prowadzi go Duch Święty, który go napełnił, uczynił świątynią. Także ważne wydarzenie. Dzisiaj, kiedy będziemy chcieli przyjąć ten odpust, wyjątkowy przecież, bo zwykle odpust to darowanie kar doczesnych. Wiemy o tym, że w sakramencie pojednania są nam darowane winy. Naprawiona jest relacja między Bogiem a nami, bo kiedy Go nie słuchamy, to Go lekceważymy. I trzeba prosić o przebaczenie i On nam przebacza. Ale skutki grzechu zostają. Bóg przebacza, natura nie. Trzeba to nosić. A Jezus mówi, dzisiaj chcę wam darować i kary, i win. To jakby chcę was na nowo ochrzcić. Chcę was uwolnić od tego brzemienia, od tego smutku, który nosicie. W czasie Wigilii Paschalnej w seminarium 3 dorosłe osoby przyjmowały chrzest. I był to przedziwny obrzęd. Ja pierwszy raz widziałem. 3 osoby, kiedy wyrzekały się grzechu szatana. Zwykle, kiedy dzieci są chrzczone, to rodzice i chrzestni to czynią i my wszyscy się dołączamy. A tutaj oni sami. I było to związane z przeciwnym takim znakiem. Otóż na czas wyrzekania się, kiedy ksiądz biskup pytał, czy wyrzeka się szatana i wszystkich spraw jego, oni odwracali się od ołtarza w stronę zachodnią. Bo zachód to znak i symbol szatana. Zła. Tam, gdzie słońce. Chrystus to wschód. To nowe życie, to nadzieja. To zmartwychwstanie. To dlatego rezurekcja wcześniej rano, kiedy słońce wschodzi. I odwracając się jakby do szatana, mówią mu w twarz. Wyrzekam się Ciebie. Nie chcę Ciebie. I wszystkich Twoich spraw nie chcę. Wiedzą, że może jeszcze nie raz ich oszuka. Ale wyrzekam się świadomie. A my wszyscy w czasie Wigilii też żeśmy odnawiali to.
Boże, nie chcę swego, szatanie, odrzucam Ciebie. A potem, kiedy pytał o wiarę, zwracali się do ołtarza na wschód, do Boga. Czy wierzysz? Za chwilę też będziemy wyznawać. Czy wierzysz? Wierzę. Chcę, Boże. Chcę i pomóż mi. Dodaj mi wiary. Zaradź memu niedowiarstwu. Ale chcę. To jest moja decyzja. I kiedy dzisiaj będziemy chcieli ten odpust, wiemy, znamy warunki odpustu, że trzeba dzisiaj być, trzeba przyjąć komunię świętą, trzeba odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia, trzeba być wyspowiadanym, niekoniecznie dzisiaj, ale być w stanie łaski uświęcającej. Jeszcze lepiej, jeśli się oczekiwało te 9 dni przez nowennę. Ale jest taki jeden warunek. Jeszcze trzeba się pomodlić w intencjach Ojca Świętego, w tych sprawach, które dzisiaj On Bogu poleca. Jest jeszcze jeden warunek. Trzeba wewnętrznie odwrócić się od grzechu. I myślę, że ten obraz, każdy z nas powinien zwrócić się na ten zachód i powiedzieć: nie chcę. Nie chcę, żebyś miał władzę we mnie. Nie chcę Cię słuchać. Nie chcę grzechu i wszystkich Twoich pomysłów na życie, niby szczęśliwe, tylko szczęścia nie widać. A do Boga z jeszcze większą miłością Ciebie chcę wybrać. Chcę całym sercem, chcę, żebyś zamieszkał we mnie, tak jak w dniu Chrztu Świętego, żebyś mnie napełnił, żebyś zniszczył to wszystko, co jest grzechem we mnie. Chcę, żebyś mnie nauczył przebaczać, tak jak Piotra i Twoich uczniów i świętych. Nie 7 razy, ale 77 razy, zawsze. Co by mi nie zrobili, jaką krzywdę by ktoś mi nie wyrządził, to tak jak Ty wybaczasz mi, kiedy przychodzę, zawsze, tak ja też. Zróbmy w sercu ten zwrot, to odwrócenie się i to przyjęcie Boga i Jego miłości. Największą radość Mu sprawimy, jeśli przyjmiemy Jego miłosierdzie. I największą radość Mu sprawimy, jeśli będziemy tak jak On wybaczać. W dzienniczku siostry Faustyny jest wiele wydarzeń, które są przejmujące. Można by powiedzieć, że ona jednak była tą osobą jak Tomasz, która widziała. My nie widzieliśmy. Ona widziała. Widziała różne rzeczy. Samego Chrystusa, rozmawiała z Nim. On ją uczył. Miała ważną misję do wykonania. Miała być jego sekretarką. Miała zapisać to, co chce powiedzieć o swoim sercu otwartym. Miała przekazać całemu światu nadzieję, że jest miłosierdzie, żeby nikt się nie bał. Była szczególnie chroniona. I to chciałbym powiedzieć, bo przejmujące to było. Kiedy jechała do klasztoru, tam gdzie miała być przyjęta, to w dzienniczku opisuje. Jechała autobusem. I mówi, że zobaczyła anioła, który siedzi koło niej, strzeże ją, pilnuje. Bo pomyślmy, coś ważnego miało się stać przez jej życie. Dlatego Bóg ją strzegł. I ten anioł prowadził ją aż do furty klasztornej. Kiedy weszła do klasztoru, już jakby stała się bezpieczna. Dotarła do miejsca, które było jej powołaniem. Anioł odstąpił, ale wcześniej opisuje takie wydarzenie, że kiedy jechała, widziała, jak nad każdym kościołem, który mijała, był anioł. Trochę bardziej blady, ten był pełen jasności. I ci aniołowie kłaniali się przed tym aniołem, który siedział koło niej, który ją szczekł. Ona to odczytała, że to był ważniejszy anioł. Nad każdym z nas jest anioł. Nad każdą świątynią jest ta Boża opatrzność, Boża troska, Boże miłosierdzie. I kiedy myślę o tych relikwiach, które tu do Was dotarły, to chyba możecie rozglądać się nad Waszym kościółkiem, nad jeszcze nowym aniołem, nad tą dodatkową troską Boga nad Wami. I warto tym pamiętać. Warto, żeby
często przychodzić, podziękować. Bo wiemy, jak Boga rani, jeśli Jego miłość jest niezauważona. Tej nowennie, kto uczestniczył i śledził te wszystkie intencje, które Jezus podawał, wczoraj było tak z bólem powiedziane, że módl się dzisiaj, przyprowadź mi wszystkich oziębłych. Oziębli to są ci, którzy są ochrzczeni, którzy kiedyś wyznali Boga, chcieli, zwrócili się do Niego, a teraz są obojętni. I co Jezus mówi? Nie heretycy, nie ci, którzy prześladują, nie ci najbardziej mnie bolą. Najwięcej cierpiałem z powodu oziębłości tych moich. Święta Faustyno, módl się za nami, ucz nas przyjmować Boże miłosierdzie i uczyń z nas też tymi, którzy będą głosicielami, najpierw w domu, a i wszędzie, gdzie będziemy. Boże w miłosierdziu nieskończony, wysłuchaj łaskawie próśb naszych, które do Ciebie dziś zanosimy. Módlmy się za Kościół Boży, aby w dzisiejszych trudnych czasach był dla nas poszukujących czy wątpiących jasnym i wyrazistym znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w bólu i rozpaczy, aby umieli zanurzyć ból własnego serca w miłosierdziu serca Jezusowego, z którego tryska pokój i nadzieja. Ciebie prosimy. Módlmy się za prześladowanych za wiarę, aby z ufnością i męstwem znosili swoje krzyże, łącząc je z krzyżem Chrystusa w nadziei zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby żywa, jednocząca ludzi miłość Boga i bliźniego była znakiem, że są dziećmi Bożymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, aby cierpliwie i z miłosierdziem sprawowali posługę jednoczenia w sakramencie pokuty, a także o szybką beatyfikację ukochanego papieża Jana Pawła II. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiej pielgrzymki mogli oglądać chwałę Chrystusa Zmartwychwstałego, a szczególnie za wszystkich zmarłych, którzy żyją w naszych sercach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji mszy świętej, aby najlepszy Ojciec dał wszystkim naszym parafianom pokój, serce i odpuszczenie win, żeby mogli znaleźć swoje miejsce w Jego ojcowskiego boku. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zawsze potrafili wierzyć, a wiara nasza była mostem, kotwicą dla niepewnych i chwiejnych. Ciebie prosimy. W chwili ciszy też powierzmy Bogu nasze osobiste intencje. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. Za chleb nasz powszedni, którym zmieszane są ziarna z pracy rąk wyrosłe. Ty jeden wiesz, jak bardzo człowiek musi o ten chleb zabiegać i jak powinien go szanować.
Pozwól, Panie, że z czcią i godnością ten chleb na ołtarz Ci złożymy, chwałę Twojej miłości głosząc. Winorośl rodzi winogrona. Składamy Ci dzisiaj na ołtarz również owoce, z których radości ludziom utoczyłeś, radości tej w Kanie Galilejskiej i tej, która jest istotą naszego chrześcijańskiego życia, bo wino w krew Twoją w momencie przeistoczenia się zmienia, pokarmem się stając i odkupieniem naszych dusz. Serce, słowo pełne najwyższej treści, zamyka w sobie ideały, wizje, podkreśla istotę człowieczeństwa. To w sercu rodzą się najpiękniejsze pieśni, to z serc do serc wielkie miłości płyną. Przyjmij, o Panie, to nasze symboliczne serce, codzienną troską i radością wypełnione, które w Twoim miłosierdziu pragniemy zanurzyć, wielkość Twojej miłości do końca dni swoich głosząc. Panie, Ty stworzyłeś lilie, stokrotki, wszelkie kwiaty i rośliny, liście i gałązki, źdźbła traw i cichy szep mchu i krople rosy, w których kąpie się piękno i zapach o świcie. Pragniemy dzisiaj w to piękno wpleść to, co jest w nas najpiękniejsze, najdelikatniejsze, najcenniejsze i w tych kwiatach złożyć na Twoim ołtarzu. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętą Faustyną Kowalską i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Teraz będzie dziękczynienie po komunii, przygotowane przez młodzież i dzieci. Proszę. Kiedy gwiazdki już wszędzie migoczą i wieczór cichy się kładzie do snu, składam swe ręce w pokornej modlitwie, proszę jak co dzień, Boże, wysłuchaj mnie znów, daj zdrowie moim najbliższym i strawę na co dzień, i wody spragnionym, roślinom cień, i białym obłokom daj czyste sklepienie, księżycom daj noce, a słońcu dzień. Pociesz strapionych, utul zranionych i mojej modlitwy serdecznej wysłuchać chciej. I wiem, o mój Boże, choć nie znam przyczyny, że serce z miłości już nie patrzysz na winy. I moje serce, choć drobne i małe, w Twoim z ufnością ukryć pragnie się całe. Z serca Bożego spływa skarga, a w duszy mej pełnej smutku cichy żal się wzbiera, kiedy życiem tym ziemskim wiatr szarpie i targa. Bardzo proszę, niech miłosierdzie Boże nigdy nas nie opuszcza i nasze plany wzbiera. Życie nasze wciąż się toczy i ciągle zmienia, lecz chleb jest zawsze treścią naszego istnienia. Matka, ten chleb nam wszystkim podaje, miłosierdzie Boże, i ten chleb ziemski nam codziennie daje. Ojcu hołd, ten musi oddać człowiek każdy, bo to Ojciec stworzył niebo i gwiazdy, słońce i księżyc i tą naszą ziemię, na której żyje całe ludzkie plemię. Nie wesprzeć chciej. W duszę mą wiarą wlej, właściwą drogę wskaż, moje dobre uczynki zważ. I przez życia nasz trud bardzo proszę prowadź nas, boś nasz Bóg prawdziwy. Bardzo proszę, Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy i nas dzisiaj. I łaska niech spłynie, trwa w każdej godzinie. I modlitwę zanoszę za lud przez Ciebie nowy, uciskany, wybrany. Bardzo proszę, daj nam silną wolę znosić trudną dolę. Prosimy Ciebie, Ojcze, daj wolę, wytrwanie. Prosimy w pokorze, kochając Cię, Boże, o każdej dnia porze. Amen. I o każdej porze czuwa nad nami miłosierdzie Boże. Kto miłosierdziu Bożemu zaufa, wesprze go Pan Bóg i modlitwy wysłucha. Gdy krew i woda z serca się polały, Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały. Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże w każdym strapieniu i o każdej porze. Gdy serce boskie włócznią wskroś przeszyto, krew z wodą trysły, falą przeobfitą, krew zmywająca tego świata grzechy, woda kojąca balsamem pociechy. Miłosierdzia, Panie, Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy. O dobry Jezu, przyjmij to błaganie, które do Ciebie płynie z głębi duszy. O miłosierdzia dla dusz, które giną z dala od Ciebie na bezdrożach świata. Dla nich Twe rany krwią najdroższą płyną.
dla nich cierń ostry Twe czoło oplata. Przez matki Twojej wszechwładną przyczyny rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie i miłosierdzia przyspieszej godziny. I wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie. A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy rzeczy. Lecz z nich największa jest miłość. Jest to najwspanialsza z rzeczy i najbardziej trwała. Bo czyż wiara nie skończy się, gdy będziemy mogli wszystko zobaczyć i osiągniemy doskonałe poznanie? I czy rzeczywiście nie skończy się nadzieja, gdy zaowocują wszystkie nasze oczekiwania i staniemy się posiadaczami pełni obietnic naszego niebieskiego Ojca? Jednak miłość nigdy się nie skończy, podobnie jak nie miała początku. Bóg jest miłością. I tak jak On jest bez początku jest miłość. Ponieważ jest cechą Jego charakteru, Jego usposobienia. I tak jak On trwa wiecznie, wiecznie trwać też będzie miłość. Jedyny prawdziwy, wierzem, co się objawił Boże, Twe słowo myliście Boże, ufam Tobie, Bośki wierny, wszechmogący miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu. Jeszcze ja przetrzymam chwilę z tymi wszystkimi podziękowaniami. Ja chciałabym podziękować przede wszystkim naszemu wykładowcy. Drogi Ojcze, mijają lata, życie wciąż idzie naprzód. Na przestrzeni ostatnich lat wiele się zmieniło. Jak sięgam pamięcią wstecz, widzę, jak na początku istnienia naszej, wtedy nawet jeszcze nie kaplicy, spotykaliśmy się raz w miesiącu w soboty, potem w niedzielę, potem już w każdą niedzielę, aż w końcu dzisiaj przyszło nam po raz drugi tak uroczyście obchodzić Wielkie Święto, bo w naszej kaplicy zamieszkała najczystsza, bezinteresowna, wybaczająca miłość Boga. Po raz drugi mamy również ten zaszczyt gościć w naszych progach Ciebie, Ojcze Piotrze. Pamiętasz, mówiłam kiedyś, że jak jesteśmy trochę jak te ćmy, może po omacku, na oślep, ale garniemy się do światła. Dzisiaj również otwartym sercem i z wielką radością wsłuchiwaliśmy się w Twoje słowa. Balsamem w naszych trudnych czasach jest to ciepło, które z nich płynie. Koi, wzmacnia, dodaje otuchy również życzliwość i troska, która z Ciebie emanuje. Wierzę, że Bóg nie pozwala stać się niczemu bez przyczyny. Wiem, że w to święto największej boskiej miłości właśnie Ciebie, Ojcze Piotrze, wybrał jako naczynie, z którego swoje miłosierdzie na nas wylewa. Przez Ciebie pragnie uczyć nas pokory, wdzięczności, uwrażliwiać nasze serca. Pragnę więc w imieniu nas wszystkich najbardziej po ludzku podziękować Ci za to, że rozpoznałeś to boskie zaproszenie, że go nie odrzuciłeś i jesteś wśród nas. Szczęść Boże. Patrząc na obraz Bożego Miłosierdzia, uwierzmy, że to sam Chrystus błogosławi nam. Ze swojego serca obdarza nas potrzebnymi łaskami. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Alleluja, Alleluja. Bogu niech będą dzięki, Alleluja, Alleluja. Wesel się królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, Alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś to za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, Alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera e tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra.
lasciate mi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Nasza łódź porywa wiatr, lecz sił ta łódź dość ma.
tańczmy, póki trwa ten bal. Tańczmy, póki trwa ten bal. Tańczmy, póki dzieci będą pytać, jak to jest. W tańcu czas przeleci, jak wiosenny pierwszy deszcz. Żeby z niego coś zostało, choćby jakiś ślad. Tańczmy, póki trwa ten bal. Tańczmy, póki trwa ten bal. Tańczmy, póki trwa ten bal. Yeah.